Mateusz Smuter, portal MMROK, ze mną Marcin Polis, Zombie Wrzosek. Cześć Marcin. Cześć Mateusz. Absolutnie rozchwytywany jesteś tutaj na stanowisku, przy którym się znajdujemy. Mnóstwo zdjęć, autografów, stare-downów, czego tylko dusza zapragnie. Bardzo dużo fanów. Powiedz, co o tym wszystkim w ogóle myślisz? Daje ci to jakąś energię? Cieszy się to? Jestem pozytywnie zaskoczony i bardzo mi miło, że tyle osób przychodzi przybić sobie ze mną piątkę. Chcę oddać moim fanom tą miłość, którą oni mi dają. I to było widać. Powiedz bardzo mocno, bo praktycznie od kiedy się pojawiłeś, byłeś mocno oblegany. Czy udało ci się w ogóle cokolwiek zobaczyć więcej niż tylko to, co robisz tutaj z fanami? Powiedz tak, prosto przyszedłem na stanowisko Dragon Sport i jak tu przyszedłem, tak to dostałem i ciężko mi się stąd wyrwać. Ale chyba uda ci się jeszcze coś pozwiedzać. Masz w ogóle zaplanowane jakieś atrakcje tutaj dla siebie? To znaczy tak, Dragon Sport to jest podstawa mojej wycieczki, a potem na stanowisku KSW i jestem też nominowany razem z Filipem Wolańskim do walki roku do nagrody Heraklesa, więc tam też będę na chwilę. Powiem ci tak, nie było ciebie wtedy, byłeś też nominowany do nagrody Tygrysa Social Mediów, gdzie ostatecznie wygrał Juras, ale byłeś bardzo mocno tam... Przepraszam, skończ. Byłeś tam bardzo mocno wyróżniony i też chciałem cię o to zapytać, bo widać, że to czujesz, to nie jest tobie obce. Jakbyś mógł trochę powiedzieć o tej stronie twojej kariery. Ja generalnie lubię właśnie social media, lubię się tam udzielać. Jak pewnie widzisz, na moich portalach odpowiadam tam fanom w komentarzach. Niektórym przychylnie, tym innym mniej przychylnie, za co mnie przestają lubić, a ja mam to głęboko w dupie. Ale tak czy inaczej, no ta interakcja jest mocno widoczna. Powiedz, jak ważny jest to też dla ciebie aspekt, bo wiadomo, że dzisiaj to w MMA bardzo pomaga. Znaczy, no jakieś tak nie patrzę na to tym z tej perspektywy, czy to jest ważne, czy nie. Po prostu to lubię robić i między treningami, jak dziewczynami każe wynieść śmieci, to mówię, dobra, ja pracuję teraz na social media. I mówię, wynieś sama. Ciekawe. Bardzo. Musisz to spróbować. To co mówiłem też z Łukaszem Zaborowskim, z twoim trenerem, The Champion and the Coach. Mega spontaniczna inicjatywa, która wyrosła na coś naprawdę fajnego i myślę, że ciągle wyrasta. Jakbyś mógł trochę podsumować ten wasz, nie wiem, program, podcast, te wasze rozmowy? To znaczy, no ten program to jest dopiero, można powiedzieć, raczkuje. Aczkolwiek zaczął się cieszyć dość dużą już popularnością. Gdziekolwiek nie pójdę, ludzie się mnie o to pytają, więc oglądają to. I bardzo miło mi z tego powodu, bo mówię, mamy dobry ubaw robiąc to i jakoś specjalnie się nie spinamy. I o to chyba w tym chodzi. W ogóle jesteś takim zawodnikiem, o czym też gdzieś tam prywatnie rozmawialiśmy we Wrocławiu, który się w ogóle interesuje MMA. Jesteś zawodnikiem i nie zbrzydło ci to chyba te treningi na tyle, żeby się tym w ogóle nie interesować. Interesujesz się, wiesz co jest, co w branży piszczy i tak dalej. Śledzisz walki zawodników. W ogóle powiedz o tym twoim zainteresowaniu. To znaczy generalnie z tego właśnie wzięło się moja pasja do MMA, że najpierw byłem fanem i stwierdziłem, kurwa, jak tacy goście, których bym mógł pobić, to robią, to czemu ja bym tego nie mógł robić i zacząłem to robić i jakoś mi to wychodzi. I wychodzi ci całkiem dobrze, bo w zasadzie przed tobą największa walka w twojej karierze na największej gali w Europie. No nie byle co, będziesz bronił trofeum, które sobie wywalczyłeś i powiedz trochę o tym, bo zostało 9 tygodni, jak będą wyglądały twoje przygotowania? To znaczy standardowo będę przygotowywał się w klubie Shark. No to wiadomo, że dostosujemy pod tego konkretnego przeciwnika, który wiadomo jest bardzo mocnym grapplerem, więc więcej treningów w jiu-jitsu, bla, 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 bla i wiadomo, te same segmenty, które powtórzyłem już 5 razy wcześniej. Będziemy trenować jiu-jitsu, obronę przed obaleniami, nastawiać się na to, żeby go efektownie znokautować, pokazać mu, że jednak nie jest tak wielkim prospektem. Wszystkich przeciwników, których pobił, to byli wyprani weterani, którzy już swoje lata świetności mają ze sobą. Spójrzcie na moje CV zawodnika. Ja pobiłem gości, którzy teraz są w szczycie formy, są największymi prospektami w UFC, w ACB, walczyłem, przegrywałem tylko z mistrzami, nie przegrywałem z jakimiś Łosiami, z jakimiś Brazylijczykami znikąd, którzy przyjeżdżają tylko po wypłatę i nagle się okazuje, że mistrza jakiejś tam organizacji dominują i tłamszą i pokazują mu, ile jest wart. W ogóle też nawiązując, bo wiadomo, to pytanie o przygotowania to taki typowy standard, ale stadion, wielka publika to jest coś niespotykanego na co dzień. Wiążesz z tym raz, jakieś, nie wiem, presja, jakieś może nadzieje,
plany związane z tak wielkim wydarzeniem? I dwa, połączę te pytania. Czy w związku z tym, że to jest tak wielkie wydarzenie, coś tobie udało się, powiedzmy, uszknąć od sponsorów? Czy sponsorzy są bardziej zainteresowani? No bo to jest jednak dużo większy rozgłos, dużo większy zasięg. Tak, ale generalnie ja zapomniałem w ogóle, o co się pytać na początku. Ale to jest związane z ogromem wydarzenia. Co powiedzieć na końcu? Sponsorzy, ja tylko współpracuję z markami, które naprawdę lubię, które cenię. Nie biorę jakichś tam, że tak powiem, firm produkujących wibratorów, tylko marki, które z którymi się przyjaźnię i miejsce tak kolega. Oczywiście jest tam jakieś zainteresowanie sponsorów i to mnie cieszy. Trochę hajsu na konto zawsze się przyda. Wiadomo, że im się więcej zarabia, tym się więcej wydaje. A co do presji, presja jest taka sama jak walczę na sali gimnastycznej, czy walczę na stadionie. Jestem w klatce z jednym gościem i próbuję urwać głowę. Dobra. Nie będę chyba cię zatrzymywał dłużej, bo jest tu całkiem pokaźne nadal grono osób, które chce z tobą zrobić zdjęcie, wziąć autograf. Myślę, że bliżej walki będziemy mieli... A ja chcę z nimi. Ty z nimi, super. I myślę, że bliżej walki będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać. Dzięki za tą krótką rozmowę. Jeżeli chcesz coś przekazać naszym widzom, bardzo proszę. Pozdrawiam wszystkich czytelników MMA Rocks, wszystkich hejterów z Cojones i wszystkich ziomków. Ej, ale tam nie tylko w sumie hejterzy, bo są... Nie, żartuję, wiadomo. Hejterzy dostają najwięcej uwagi właśnie, bo to są takie dziwki szukające uwagi. Trochę. Czy nie? Trochę tak, ale też zauważyłem, że od czasów AMA na naszym forum zyskałeś naprawdę fajną grupę takich kibiców i ogólnie to widać po tych zawodnikach, którzy się mocniej udzielają, że jest za nimi jakieś wsparcie. Tak, ale mówię, wsparcie jest wprost proporcjonalne do ilości hejtu, ale to jest normalne. Ciemna i jasna strona mocy. Dokładnie. Dobra, dzięki. Dziękuję bardzo.